Mamy tak, Project to 6-5 10 poziomu. Gracz Boris Tiger z Polish Brave Wolves. No i co? Lecimy sobie na mapce El Haluf na standardowej bitwie. Nie muszę przypominać, że albo zniszcz przeciwnika, albo zajmij jego bazę. Myślę, że to każdy wie w tym momencie. No i co? Tutaj mamy czołg włoski z doładowaniem. Czyli, że jak mamy załadowane jeden pocisk w dziale, się doładowują. Pierwszy wystrzelimy, mamy z 2 sekundy tam parę przeładowania, kolejny pocisk przechodzi dalej, tak jak widzicie tutaj. Szybko kolega 3 wystrzelił i teraz mu się całe 4 pociski będą ładować. Jakby dobrze tutaj zrobić w takim czołgu z doładowaniem, to można tak praktycznie co parę sekund strzelać. Non stop, nie przerywając, jakby dobrze to wymierzyć w czasie. To tutaj czekamy, aż coś się pokojarzy na lewej stronie. Szybkie zadane 739 obrażeń. Popatrzmy sobie, co w międzyczasie mamy. ISA 7, przeciwników Krankwagena, Objecta, Type'a, Zetkę, Patchata. Po naszej stronie 113 i 7 Mausko. Esconqueror, typ 5 Heavy, też Batchat 2.5T. Także wynik w bitwie 1-1, tutaj pierwsi przeciwnicy się pokazują, tutaj ujojoj, nasz Is dostał, jak widzieliście, Amoraka. Szybka zmiana pozycji w tym momencie. Jakby Borys przeczuwał, że coś złego się stanie, postanawia się cofnąć, przegrupować się troszkę, zająć lepszą pozycję do strzelania. Jest 2-2, ale jak tak dalej pójdzie, to przeciwnicy mogą to wygrać. Jak widzimy, fajnie wystawionych jest 4 tutaj przeciwników, to odbity strzał. Fajnie, bo jak widzę tutaj chyba na 4 pociski, teraz 3 poszły z przebiciem. Jeszcze obrażenie nam zaliczyło poprzez gąski, także super. Więc co teraz robi Boruc? Cofa się do tyłu, aby przeładować, żeby zbytnio nie wdawać się w konflikt. Powiem wam też szczerze, że osobiście, że ja, czyli Colt, też mam tą 10 włoską, mi się nią przyjemnie gra. Tutaj już wracając do bitewki, ponownie chyba będzie na 4 strzały, 3 weszły z przebiciem, jeśli dobrze widziałem. Jeśli wy dobrze widzieliście, lepiej widzieliście, to poprawcie. Jak widzimy, 2500 zadanych obrażeń, 1200 mamy po, że tak powiem, spocie, gąsce, jak zwał, tak zwał. Czy dobije tego Isa? Niestety nie zdążył. 6-7 niestety wynik na naszą niekorzyść, 6-8 na niekorzyść Borusa właściwie. No i co, czekamy sobie teraz, widzę, aż Object wyjedzie. Niestety pudełko. Dobrze teraz Borys zrobił, że tego drugiego strzału pochopnie nie wystrzelił, tylko sobie czekał, żeby ewentualnie przeciwnik na obiekcie 705A wyjechał. Fajnie obiekt wystawiony bokiem 140, fajnie by było złapać go na gąsce.
Troszkę mniej szczęścia teraz miał tutaj Boruc. Najważniejsze to jest nie pozwolić, żeby tamten drugi objekt objechał Badgera. Bo będzie Lipton. Tak, 6-9. No ciężka sytuacja tutaj Boruca jest, muszę przyznać. Niemniej jednak dzielnie walczy, bo 3-200. Stara się tutaj wspomóc tego, widzę Badgera w tym momencie. Tam nam się w oddali pokazało T110E3. Po prostu free damage, bo czołg wystawiony bokiem. Dzięki temu mamy tutaj 4000 obrażeń. W kościach czuję, że szykuje nam się tutaj wyciąg bitwy. Bo nie wygląda to ciekawie w tym momencie. Ciekawe tutaj, co miał Boruc na myśli, pisząc GGWP. Tak? GGWP chyba było. GJ, good job, good work. Prawdopodobnie. Tylko pytanie, czy tak bardziej sarkastycznie, czy bardziej tak, żeby podziękować, motywować teamy dalszego działania. Jest po 4 czołgi. Właściwie 3-4. Czego tutaj w Boruca teamie jest niestety w tym momencie tak HP-kowo nie wygląda to ciekawie, niemniej jednak łącznie ten T110E3 dostał za 600, także tutaj Batchat pomógł. Fajnie by było teraz skroić tego Heavika. Nie wiem, jakoś na plecy mu wjechać może. Ciekawe, co Borc z tym Batchatem wymyśli. Jak widzimy, Arta, nasza GWS-100, ucieka, zmienia pozycję. 4272 zadane obrażenia. Zostało 3 na 3. Każda drużyna ma artę w tym momencie. Plusem, bardzo dużym plusem, super korzyścią jest to, że tutaj w teamie, w którym gra Boruc, przypomnijmy sobie, Boruc Tigers, Polish Brave Wolves, mam więcej mobilnych czołgów, to jest zdecydowana przewaga tej trójki. Niemniej jednak mają typa 5 Heavy i FV4005, który jak siepnie, to może zabić na full, jak mu dobrze polosuje. W tym momencie Boruc prawdopodobnie chce sprawdzić, czy ten FV jest tam, gdzie został wyświetlony. Ewentualnie mógłby się gdzieś pewnie przestawić pod Artę, ewentualnie tak bardziej na tą prawą stronę na półwysep. Aczkolwiek tam się już pojawił, widzimy, że prawdopodobnie mierzał tam, gdzie mówiłem. Szkoda tylko, że te dwa strzały teraz nie weszły. Ale obrażenia po spocie już jakieś tam sobie kolega nalicza. Więc chyba bardziej opłacalne będzie w tym momencie, tak jak tutaj Boruc robi, sprawdzić, czy Arta na A0 stoi. Bo jak dla mnie, nie wiem jak dla was, piszcie w komentarzach, na tej mapce El Haluf jest to klasyczne miejsce A0, B0 na Artę, tak? Dziwię się, jeśli tej Arty tutaj nie będzie. A jeżeli nie będzie, to może się przestawiła bliżej prawej strony. Tam bliżej tego FV-a gdzieś może się przestawiła ta Arta. Jak się tutaj Borucowi poszczęści, to o właśnie widzicie, Arta do niego tyłem,
Nic, tylko strzelić. Super. Dwóch na dwóch, 4800. No, szczerze mówiąc, jestem coraz bardziej ciekawy, co z tej sytuacji wyniknie. Najgroźniejszy teraz jest tak na dobrą sprawę Heavy. Pytanie, czy gra na trollu? Niestety tutaj FV wyświecony, ale jak się dobrze Borut nachyli, to widzicie, mamy tutaj jeden strzał, drugi, trzeci i jeszcze czwarty zdąży oddać. Trzy zadane obrażenia i teraz je... Jak to się mówi, wspinanie, Yamakashi, no nie, co on tutaj zrobił? Jak on się poturlał? Co za agent? Yamakashi w czołgu po prostu, nie? Ja wiedziałem, bo, że Borys potrafił grać na tych czołgach, ale na tym typie czołgów, tym, tej dziesiątce włoskiej, ale żeby takie rzeczy robił, nie, no to szapoba, Borys. I teraz typ od boku, Heavy. Pierwszy strzał. Prawdopodobnie wszystkie strzały wejdą z przebiciem w tym momencie. No i co mamy tutaj? 14-12. Bitwa już będzie praktycznie wygrana. No, musiałby się zdarzyć naprawdę cud, żeby oni to przegrali. Wystarczy podświetlać tego Heavy'ka i mają bitwę porobioną, nie? Pytanie, czy Burcowi się uda to dobić? To Arta sprzątnie, a może to ten Batchat w teamie to zrobi? Tam się chwali tutaj fajnym wynikiem 7600. Prawdopodobnie wynikiem. No i tak to się zakończyło, jak widzicie. 15-12. Zwycięstwo. Drużyna Boruca wygrywa. Sam Borut 7600 obrażeń. 3 fragi na dziesiątce. Ciekawa bitwa, muszę przyznać. Jedyne, co mi teraz pozostaje, to zaprosić was do podsumowania. Teraz tak, co kolega zrobił w tej bitwie, to aż dziwne, że nie dostał mistrzowskiej klasy, tylko dostał odznaczenie pierwszej klasy. Duży kaliber, także spoko, ale jednak jest niedosyt, dlatego że nie dostał tej mistrzowskiej klasy, którą według mnie powinien otrzymać. Prawdopodobnie nie otrzymał tego, zaraz zobaczymy w raporcie detalicznym. Ale jak widzicie, prawie 7700 zadanych obrażeń. Oczywiście 3 fragi, 1167 doświadczenia. Wydaje mi się, że tutaj zabrakło tego doświadczenia. Może jakby 1200 już miał, to może by ta MK wpadła, więc pytanie, czego zabrakło. Tutaj patrzymy. 32 oddane strzały, z czego 24 przetrafione w cel. Fajny wynik, bo prawie 5500 obrażeń, których łącznie mniej więcej zadał 300 metrów. Tutaj jak to damage due to the player assistance 1900, także nie jest źle. Wydaje mi się, że mogło tutaj zabraknąć jednego, dwóch strzałów, które by przebiły cel. Ewentualnie troszkę odbitych obrażeń, nie wiem jak bardzo to ma znaczenie, piszcie w komentarzach. 30 tysięcy zarobił tutaj na czysto kolega, także no ja mówię, no troszkę szczęścia zabrakło do tej mistrzowskiej klasy. Takie mam odczucie, że tutaj w tych 32 strzałach jakby jeszcze 3 albo 4 może strzały, może 3 wpadły, to by było dobrze. No i co? Jeśli wam się podobała bitewka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja mile widziana. Komentował Colt. Do zobaczenia. Cześć. Yeah, all right. All that I know is taking it slow. It's something I don't. I jump.